Dzień dobry, zapraszam na wiadomości Big Money Cup. Wszystko się zaczyna klarować powoli w grupach. Udzielił nam wywiadu selekcjoner Stanów Zjednoczonych, który już może się szykować do fazy pucharowej. Zapraszam, posłuchajmy. Witam, trzecie miejsce w grupie to jest sukces czy raczej małe rozczarowanie? Awans jest do dalszej rundy, ale jak ty czujesz, mogło być lepiej? Czy USA zrobiło wszystko co mogło w tej grupie? Cześć, trzecie miejsce traktuję jako coś normalnego. Wiedziałem, że jestem w stanie osiągnąć pozycję premiowaną awansem, choć mogłem wywalczyć trochę więcej. Jeden zremisowany mecz mogłem wygrać, jeden przegrany mogłem przynajmniej zremisować, ale trafiły się też spotkania, w których nie należało mi się zwycięstwo. Także jakoś to się wyrównuje. Wydaje mi się więc, że USA spisuje się jak na razie praktycznie najlepiej jak może. Niestety fazę grupową musiałem grać na padzie, na którym praktycznie nie działa strzałka w prawo i do góry, przez co przyjąłem ekstra taktykę. Jak grałem na lewą bramkę, to atakowałem, a jak na prawą, to starałem się nie rozgrywać za dużo pod własną bramką, tylko wybijać, bo w innym wypadku moi piłkarze robili dziwne rzeczy. Na szczęście już zamówiłem nowego pada, który przyjdzie w środę. I mam nadzieję, że nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa w tym turnieju. Co sądzisz o poziomie graczy w tym turnieju i na scenie WOL ostatnimi czasy? O poziomie graczy w tym turnieju raczej za dużo powiedzieć nie mogę, ponieważ grałem tylko mecze grupowe z kilkoma rywalami, choć było trzech graczy, po których spodziewałem się więcej, a zagrali według mnie średnią piłkę. Jeśli chodzi o poziom na scenie, jest według mnie bardzo wysoki, jest kilku bardzo dobrych starych wyjadaczy, są też młode wilki, które są na WOL od niedawna, a już pokazują się z naprawdę dobrej strony. Generalnie jednak większość graczy prezentuje równy, dość wysoki poziom, czasem zdarzą się jakieś rodzynki, z którymi można sobie trochę postrzelać, ale generalnie przy każdym meczu trzeba być skoncentrowanym i nie być zbyt pewnym siebie. Od kiedy zacząłeś grać w tą magiczną grę Winning Eleven? Jak to się zaczęło? Od kogo się dowiedziałeś o stronie WOL.pl? Gram w tą grę od 6 lat. Brat kiedyś kupił szaraka i najpierw graliśmy w Tekkena, a kilka dni później zaczęliśmy grać w Winning Eleven. Oczywiście bardzo nas to wciągnęło. Co od WOL.pl, ponad rok temu znalazłem na i oddział z WOL-liny i powiedziałem o tym od razu Marwowi, który również od dawna gra w Winning Eleven. Oczywiście początki na szaraku. Często też graliśmy we dwóch. Marw na początku nie chciał się rejestrować, ale pewnego dnia znalazł WOL.pl i od razu mi o tym powiedział. Kilka tygodni później zarejestrowałem się tutaj ja. Początkowo było to sporadyczne zaglądanie na forum. Czasami coś pograłem, ale od września stało się to dla mnie całkowitą manią. Jesteś graczem na WOL, ale nie tylko. Masz rangę supporta i zajmujesz się takim działem jak WOL Express Party Tournament i niejednokrotnie musiałeś interweniować w przeróżnych sprawach związanych z rozgrywkami. Ja zapytam, jak to jest, jakże ta gra wywołuje aż takie emocje? Co jest takiego w 2002? Wniosek jak dla mnie jest prosty. Nikt nie lubi przegrywać, szczególnie jak gra się o coś niezależnie. Czy jest to ekspres, czy tur oficjalny, czy też liga. Porażka to porażka, jednak niektórzy potrafią przyjąć to z pokorą. Inni wolą wyrazić swoją opinię, że a to nieuczciwie przegrali, a to bramka się zawaliła i nie było gdzie strzelać, itp. Jest to, wydaje mi się, ludzka rzecz i nikt tego nie zmieni. Tyle, że tak jak mówiłem już wcześniej, niektórzy trzymają to w sobie, a niektórzy piszą to na forum, ale każdy na pewno jest zdenerwowany po przegranym meczu, dlatego też jak już kilka razy podejmowałem jakieś decyzje, to starałem się zrozumieć przeciwnika i tylko go upominać, jednak czasami niestety to nie wystarcza. Powiedz, co myślisz o nagrodach za turnieje, ligę czy rang? Czy to jest dobry pomysł? Wiem, że większa mobilizacja, ale jak mogliśmy się niejednokrotnie przekonać, że w turach opasy były zgrzyty i utarczki słowne, a co dopiero w grze z nagrodami? Oczywiście, że jest to świetny pomysł. Jak już udało się coś takiego zorganizować, to wiadomo, że lepiej grać o coś. Mnie jednak osobiście takie rzeczy nie za bardzo interesują, bo na wygranie ligi, ranku, czy też jakiegoś turnieju oficjalnego, nie mam żadnych szans, ale jednak przyjemnie jest mieć w podświadomości, że gra się o jakąś nagrodę rzeczową. W meczach o pasy były zgrzyty, bo jest to również bardzo ważna sprawa. Gracze zapisują się do historii WOL.
Liczysz na finał, czy raczej jeszcze nie ta forma i doświadczenie jak po niektórzy gracze? O finale absolutnie nie myślę, bo wiem, że to praktycznie nierealne. Forma może i trochę jest. Doświadczenie też jakieś mam, ale jednak jakoś nie mogę się przebić do czołówki. Może chcesz coś od siebie powiedzieć na zakończenie tej rozmowy? Ja dziękuję i pozdrawiam, szerokiej drogi do finału życzę. Pozdrawiam wszystkich moich fanów i fanki, i również dzięki za wywiad. Z nowym padem kto wie czy finał nie jest w zasięgu. Uwaga, potencjalni rywale Przemasa, jeśli on gra na zepsutych kierunkach to strach się bać co będzie na nowym padzie z wami. Garść statystyk z rozgrywek grupowych Big Money Cup. Najlepszym strzelcem jak na razie jest Rogas, który strzelił 26 goli, o jedną bramkę mniej ma na swoim koncie znakomicie spisujący się jak do tej pory Arek 25. Pierwszą szóstkę zamyka Adek 4 z 16 golami. Najlepszą obroną mogą się legitymować Egzekwo Bushman z Irasem. Stracili oni tylko 4 bramki. Michał i Arturo po 5 bramek mają stracone i na 5. miejscu jest Smoluch z 6 bramkami bagażu. Teraz najgorsza obrona w tym turnieju. Niechlubne pierwsze miejsce w tej statystyce zajmuje Tomaszek, który pozwolił sobie nastrzelać 31 goli. Patryk 88 stracił 28 goli, a Witos 26 i ta trójka miała obronę tak dziurawą jak ser szwajcarski. Najwyższymi wynikami jakie padły do tej pory w turnieju są mecze Rogasa i Tomaszka, gdzie wpadło aż 14 goli. Rogas zdemolował rywala 12-2, Koschaolin pokonał Lincolna 7-0 jak już załapał rytm gry. Dokładnie takim samym stosunkiem 7-0 Alek 25 pokonał Biszkopta, a Machel nastrzelał 6 goli Patrykowi 88 sam nie tracąc przy tym żadnej. Znakomite statystyki przygotował Burza Lukas. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne wiadomości. Do widzenia Państwu.